Siema, wiedziałeś, że Ves w Wiedźminie 3 może umrzeć? Tak. To nie żart. A nawet jeżeli wiedziałeś, to czy wiedziałeś, że w zależności czy porozmawiamy o śmierci z Roszem, zaraz przy jej ciele, czy w jaskini partyzantów, to dostaniemy dwie zupełnie inne osobne sceny. Jeżeli nie wiedziałeś, to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz i wpadnij na szefowego wiedźmińskiego Discorda. A my zaczynajmy. Vernona Roche'a chyba nikomu, kto ogląda ten odcinek, przedstawiać nie trzeba. Szczególnie w Wiedźminie 2 odgrywał on dużą rolę, ale i w Wiedźminie 3 dostał swój duży segment. I pojawia się w kilku misjach głównych, ale głównie to w misjach pobocznych. I to właśnie na jednej z tych misji się dzisiaj skupimy, a konkretnie to na misji Oko za Oko, w której to Vernon prosi nas o to, byśmy pomogli Ves, bo ta wyruszyła na bardzo głupią misję. Poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią. Jeśli dostaną taki rozkaz, a ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. No dobra, masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Ves jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Welen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Po całej rozmowie z Rochem ruszamy pod te całe drzewo wisielców, gdzie będziemy zaraz musieli ratować Ves. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hepme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotkę. Za mną! I to jest kluczowy moment, w którym tak naprawdę mamy 3 opcje. Możemy udać się pomóc Ves, możemy podbiec pomóc, ale ostatecznie tego nie robić i możemy zrobić tak zwaną taktyczną zawijkę. W 2 wymienionych przypadkach Ves zginie, ale w zależności w jaki sposób odpali nam się troszeczkę inny dialog. Wpierw klasycznie pokażę wam jednak co się stanie, gdy tak jak to zrobiła większość, podbiegniemy i jej po prostu pomożemy. Ves, kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia, idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć napierśnik, lecisz do walki w koszlinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roche. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania Ves, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roche, ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roche dobrze mówi. Zabijać bezbronnego. Co się z tobą dzieje? Roche! Wiedźmin ci jaja uciął! To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, czarny, zjeżdżaj stąd. Muran, tak. Lezderma, tawa. Idź, zanim się rozmyślę. Na końcu żegnamy się z Vernonem i wszyscy idziemy w swoją stronę. W pewnym jednak momencie rozgrywki będziemy jednak potrzebować sojuszników do walki z dzikim Gonem. Jeżeli pomogliśmy Vernonowi, kiedy później zapytamy go, czy nam pomoże, ten powie nam takie słowa. Potrzebuję twojej pomocy w Kaer Morhen. Przywiozę tam Ciri, a dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Ves. W każdym razie do zobaczenia w Kaer Morhen. jednak w tamtym momencie zamiast pomóc Ves, możemy po prostu z tamtego miejsca uciec. Jest to w miarę łatwe do zrobienia, a kiedy wrócimy tam po kilku dniach, będziemy mogli zobaczyć, że Vernona już tam nie ma, co jest raczej logiczne. Ciekawe za to jest to, że kiedy pomożemy Ves, w wiosce znajdziemy zwykłych ludzi, no i oczywiście nie spotkamy Nilfgaardczyków, no bo ich wszystkich zabiliśmy. A kiedy nie pomożemy Ves, wioska pełna będzie Nilfgaardczyków. Misja oczywiście wtedy zakończy nam się niepowodzeniem, a kiedy wrócimy do jaskini partyzantów, Vernon powie nam takie słowa. Spóźniłeś się, bardzo. Ves już pogrzebaliśmy. Roche, ja... Nie chcę mi się z tobą teraz gadać, Geralt. Bywaj. Dziwne jest to, że kiedy od razu z nim porozmawiamy, jednak ucieszy się na nasz widok. Jest to raczej niedopatrzenie po prostu ze strony Redów. Krwią zapłacimy. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. To raczej nie tak, że wesoły sobie teraz hyca. Chociaż bezpośrednio nie jesteśmy tego świadkami, możemy usłyszeć, że Ves została zabita. Kiedy potem będziemy potrzebować sojuszników w walce z dzikim Gonem i wrócimy zapytać, czy ten nam nie pomoże, powie on takie słowa. Potrzebuję twojej pomocy w Kaer Morhen. Przywiozę tam Ciri, a dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Wybacz, Geralt, ale po stracie Ves nie mogę sobie na to pozwolić. Teraz nie ma nikogo, kto mógłby mnie zastąpić, a mamy tu wojnę do wygrania. Rozumiem. Powodzenia. Ciekawa scena się za to wydarzy, kiedy Ves zginie, ale na naszych oczach. Co jest swoją drogą niesamowicie trudne do wykonania. Próbowałem naprawdę wiele razy i uświadomiłem sobie, że jest to nieomalże nie do wykonania. Czekałem kilka dni na dachu jakiejś chałupy, by Nilfgaardczycy zabili Ves, jednak okazało się to niemożliwe. Dlatego pewnie duża większość z was nigdy nie widziała tej sceny, bo naprawdę można tu być turbo z banem i praktycznie nic się nie dzieje. A pewnie grając w grę niedużo osób stwierdziło na tym etapie, że jednak ważniejszy jest Skellige i odeszło z tamtego miejsca. Po przeczekaniu kilku dni zawsze okazywało się to, że Ves z Roszem wybijali po prostu wszystkich bez naszej pomocy. Jak więc zabić Ves w tamtym momencie? Okazuje się, że trzeba podejść wystarczająco blisko, by walka Ves zaczęła nam się symulować, ale jednocześnie stać wystarczająco daleko. I musimy prawdopodobnie zacząć walkę z Nilfgaardczykami, bo jeżeli nie zaczniemy, Ves zginie. Jednak obędzie się bez tej całej kascenki, którą tak bardzo chcę wam pokazać. Kiedy wrócimy do siedziby Vernona, będziemy świadkami dokładnie tej samej sceny, jak w przypadku, kiedy pobiegliśmy gdzieś na zupełnie inny kontynent. Jednak kiedy będziemy stali wystarczająco daleko od Ves, ale będziemy tłuc czarnych, kiedy wybijemy ich wszystkich, odpali nam się krótka, aczkolwiek bardzo ciekawa kascenka. Gdzie ty kurwa byłeś? Jagody zbierałeś? Roche. Ja... Nie chcę mi się z tobą teraz gadać, Geralt. Bywaj. A samo zadanie zakończy nam się niepowodzeniem. Ciekawe jest jeszcze jednak to, że kiedy poprosimy Vernona o pomoc, odmówić on może nam na dwa sposoby. Jeżeli Ves zginęła, to powie tak, jak już wam pokazywałem, natomiast kiedy mu nie pomożemy i w ogóle nie zaczniemy tej misji, kiedy go poprosimy, powie nam on coś takiego. Potrzebuję twojej pomocy w Kaer Morhen. Przywiozę tam Ciri, a dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Geralt, znamy się nie od dziś i wiesz, że normalnie bym nie odmówił. Ale w tej chwili mam problem ze spaloną kryjówką, transportem broni, który nie dojechał i jeszcze Ves suszy mi głowę. Dopóki się z tym nie uporam, nigdzie się stąd nie ruszę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i jednocześnie czwarty odcinek z 15 daily, jakie trafią na ten kanał. Jeżeli jesteście tutaj nowi, koniecznie zostawcie subskrypcję, czy wpadnijcie na naszego szefowego wiedźmińskiego Discorda. Link oczywiście macie w opisie, a my widzimy się jutro o godzinie 15. Do zobaczenia.